Dzień dobry wam państwu. Nie pytam nikogo. Dzisiaj coś niezwykłego będzie się odbywać. Bo ja trochę lubię długo, długo. Bo ja wolę ufać własnym. To jest tak niesamowite. Jadę na juwenalia Tokijskiego Uniwersytetu, gdzie studenci tokijskiej polonistyki mają swoje bajery. Jak to ładnie pachnie. To jest taka imprezka, na której studenci japońscy, filologi z różnych krajów konkurują ze sobą. Znaczy konkurują, no. No wiecie, no w sensie takie targi, że różne kraje mają swoje stoiska i wszystko jest robione przez studentów. To jest taka, no, międzynarodowa impreza tej uczelni, no, która nazywa się TUFS, Tokyo University of Foreign Studies. Polonistyka nazywa tę imprezę juwenalia, co jest, no, w sumie sympatyczne. Ciekawe, znają rymowankę juwenalia, juwenalia, kto nie pije, ten kanalia. Znajdźmy polskie. Dużo różnych krajów. Muszę przyznać, że do polskiego jedzenia jedna z najdłuższych kolejek. Myślę, że bardzo polskie jest zwrócić na to uwagę i, no, o tym wspomnieć, oczywiście. No tutaj jest kolejka do niemieckiego, no, trochę dłuższa, no ale do Niemcy to wiadomo. My tutaj sprzedajemy gorąco czekoladę i, no, i tutaj właśnie napisane jest czekolada, ale nie po japońsku. Możemy spróbować? Tak, tak, oczywiście. Haruka. A jaki smak? Tutaj jest ze mną Karolina, która jest nauczycielką polonistyki. Dzień dobry. Dzień dobry. I zapomniałem twojego imienia? Kuba. Kuba. Ty jesteś... No, ty po prostu jesteś z Japonii. Po prostu jestem. Idziemy teraz zobaczyć polską restaurację. Są dwa polskie stoiska. Polska czekoladziarnia i polska restauracja. Restauracja pyszna. Restauracja pyszna. Po polsku studenci się zwracają do ciebie, pani profesor, czy proszę pani, czy mówią pani Karolino. Pani Karolino, okej. Okay. Do profesora mówią panie profesorze, do mnie mówią pani Karolino, dlatego że ten kontakt na takim komunikacyjnym nauczaniu polskiego jest troszkę mniej oficjalny ze studentem niż na uniwersytecie z profesorem. Przez ostatnie dwa lata na moim kanale poznaliście kilkoro studentów polonistyki tokijskiej. Poznaliśmy razem Takemaro, poznaliśmy Yumeko i Kotaro i poznamy dzisiaj więcej. Ilu jest w ogóle studentów polonistyki? Łącznie studentów polonistyki jest około 70 i studenty trwają 4 lata, ale niektórzy wyjeżdżają do Polski, więc to się przybliża o 5 rok. Ja poproszę... w sumie wszystko wyprosić. Wszystko! Możesz pokazać, co tutaj macie? Żebrówkę. Spiritus, ja bym to mogę powiedzieć. Spiritusy nie pokazuj. To... Nie, spiritus. Krzysztof, to ma być poważny materiał, poważny reportaż. Jak masz na imię? Yumi. Nie! Czy byłaś w Polsce? Tak. I tam się nauczyłaś mówić po polsku? Tak. Ty nie studiowałaś polskiego? Nie. No to dobrze ci idzie. Co? Nie rozumiem. Gdzie byłaś w Polsce? Kraków. W Krakowie? A, ja jestem z Krakowa. Tak? A, dobrze. Kraków jest najlepsza. Tak? To... Cieszę się, że tak mówisz. Poważny reportaż. Niedługo rozpocznie się przedstawienie studentów polonistyki zatytułowane Księżniczka, Żaba i Smok Wawelski. Jesteś z domu? No tak, ale nie bój się!
To trochę dziwne. Nie bój się, naprawdę. Ty mówisz? Jak to możliwe? Tak, i myślę, że potrzebujesz pomocy. Ja ci pomogę. Będziesz dobrze smakować. Nie myślałem, że przyjdzie mi oglądać bajkę o żabie i smoku wawelskim w takiej inscenizacji. Uszanowanko. No gratulacje. No gratulacje, tak? W języku japońskim U nie jest tak ważne, więc upiekła, uciekła, było bardzo trudno powiedzieć, ale piękne było U. Bardzo mi się podobało. Bardzo pani profesor jest zadowolona. Wiedziałam, że są bardzo dobrze przygotowani, ale czasami trema zjada. Aha. I cieszyłam się, że nie zatrzymali się gdzieś w jakimś momencie. Poszło dobrze. No, więc przedstawienie było główną dzisiejszą atrakcją Juvenaliów, a do tego mamy tutaj cały dzień restaurację, czekoladziarnię. No i w sumie tyle, no, można sobie pozwiedzać. A jak się panu podobało przedstawienie? Bardzo, bardzo mi się podobało. Nie myślałem, że kiedykolwiek będę oglądać taką adaptację polskich bajek. Który bohater zrobił największe wrażenie? Ta dziewczyna w czerwonym. Księgniczko! Ja mam opolam! Ten jest fajny! Dziewczyna w czerwonym to zapewne Remika, która walczyła i krewna żaba Momoka. No i główny aktor, też najwięcej się na zapamiętywał. Nasz rodzynek Koki, jedyny student mężczyzna drugiego roku. Tutaj jest ze mną pan Kozi, pan dyrektor polonistyki. Jak w tym roku Juvenalia wychodzą? Nie, bardzo dobrze. Studenci bardzo ładnie grali ten spektakl i bardzo mi się podobało. Byłem wzruszony. Warunki. Tutaj jest ze mną Kasia, która, z którą się mówiliśmy dzisiaj na sesję. No, fajnie wyszło. Zobaczycie. No i koniec Juvenaliów. Idziemy. Chodzimy sobie po Nakano teraz w poszukiwaniu ciekawych źródeł światła do zdjęć. Dokładnie, prawie jak to jest nawet ciekawe źródło światła. Ale mnie to niezmiennie bawi, że to są takie zdjęcia pozowane z takimi szyldami w stylu ryba, piwo, frytki, nie? Ciekawe co to jest, no. No to tak, to są takie rzeczy, nie? Śmietnik aż się prosi o dobre zdjęcie. Ale w sumie to jest taka moja normalna stylowa. Ja normalnie chodzę po nocy. Okej. Okay. Ja staram się pozować. Proszę państwa, słynna
Tokijska Aleja Szczochów, Szczochów tak zwana. Bardzo turystyczny spot, ale jednakże bardzo ładny, więc na zdjęcia też warto go odwiedzić. Zajebiste, że to jeszcze mamy ten dmuchawę do tego. Zmieniamy wszystko dzisiaj w ogóle, co się dało, tylko żeby nam ułatwić to zdjęcie. No. To dzisiaj mamy taki dzień, że wszystko nam po prostu wizualnie wychodzi. Akurat trafiliśmy jeszcze na Matsuri przy świątyni tutaj, w Shinjuku. Spoko, nie? No, fajnie jest. Ech, no to jest takie miejsce w centrum Shinjuku, w które... No nie wiem, zawsze przychodzić, jak zaczynam wątpić w to, czy jeszcze lubię Tokio, bo to jest takie... No naprawdę czujesz, jakbyś był w centrum świata, w tym jednym miejscu. Ten festiwal nazywa się Torinoichi i jego główną atrakcją jest to, że sprzedawane są tutaj te takie dekoracje, które przynoszą szczęście domostwu tudzież biuru. A mieści się to w świątyni Hanazono, która jest tuż przy Golden Gate w Shinjuku. Strasznie intensywny ten dzień dzisiaj. Aż ciężko zakończenie wymyślić. Ciężko. Dzięki za uwagę. Ja naprawdę dzisiaj już zdycham, ale myślę, że dużo ładnych rzeczy tu wam nagraliśmy. Sprawdźcie sobie Kasię Instagrama. Tak, zapraszam. Kasia Gałązka przez S. A my się widzimy jutro. Pa! Pa! Jarosław? Boję się.